Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie paznokciowym na moim kanale. Dziś przychodzę do was z filmem o opracowaniu skórek. Ja uwielbiam tę czynność, a wy prosiłyście właśnie o taki film, więc mam nadzieję, że okaże się dla was przydatny i serdecznie zapraszam was do oglądania. Zaczynamy od pierwszego frezu. Pierwszym frezem, który użyję, będzie to kamienny stożek i ten frez służy do odklejania skórki od paznokcia, usuwania delikatnego nabłonka na płytce i do polerowania skórek. Natomiast jeżeli chodzi o ten frez, to ja najbardziej lubię w nim to, że właśnie delikatnie odkleja skórkę od paznokcia. Nie muszę tutaj używać pushera, aby odsunąć sobie tę skórkę, dlatego że ten frez idealnie sobie z tym radzi. Jak widzicie, działam tutaj bardzo delikatnie, takimi delikatnymi ruchami i spokojnie, bo mam o to pytania, czy takie odsuwanie skórek boli, czy frezowanie skórek boli. Nie boli, więc spokojnie możecie sobie działać frezami. Po skończeniu frezowania oczywiście strzepuję sobie nadmiar pyłku i pamiętajcie, aby robić to pędzelkiem, a nie dmuchać, ponieważ wszystkie te bakterie przenoszą się na nasze paznokcie. Przechodzimy do kolejnego frezu i będzie to walec. I powiem wam, że jest to jeden z moich ulubionych frezów do skórek, dlatego że on poleruje wały i usuwa zrogowaciałe części skóry. Więc te takie suche skórki białe, które tutaj możecie widzieć, on właśnie sobie delikatnie usuwa. I jeżeli chodzi o ten frez, to tutaj musimy działać na troszeczkę wyższych obrotach, ale tak jak widzicie, równie robię to delikatnie, skórki nie są zaczerwienione, on jest bardzo delikatny, więc spokojnie możemy sobie tutaj nim działać. Strzepuję nadmiar pyłku. Przechodzimy do kolejnego frezu i jest to mój ukochany maluszek, nie może go zabraknąć u mnie, jeżeli chodzi o frezy. Jest to frez od Julinesy NO10 i ten frez usuwa nabłonek z paznokcia i właśnie dzięki tym swoim małym gabarytom możemy dotrzeć do najmniejszych zakamarków, więc tutaj naprawdę wszystkiego się pozbędziemy. No kocham ten frez, jest idealny, idealny pod skórki. Oczywiście strzepuję nadmiar pyłku. I przechodzimy do kolejnego frezu. Będzie to frez również od Julinesy NO11. I ten krok tak naprawdę możecie pominąć po tym wszystkim, co ja tutaj zrobiłam. Natomiast ja chcę się upewnić, bo tym frezem właśnie usunę jeszcze delikatnie nabłonek bez efektu szarpania i używam go, aby wszystko dokładnie sobie wyrównać, aby mieć pewność, że już żadna skórka się tam nie znajduje. Strzepuję nadmiar pyłku. I przechodzę teraz do wycięcia skórek. Na tym etapie, słuchajcie, kiedy wycinacie skórki, nie śpieszcie się, róbcie to delikatnie, spokojnie. Ja tutaj używam cążek od Julinesy 3 mm. I
teraz przechodzę do ostatniego frezu. Jest to frez od Julinessy NO7 i tutaj, słuchajcie, już tylko i wyłącznie poleruję sobie skórkę, którą już wycięłam, aby ona była idealnie gładka, i tym frezem również możemy spolerować sobie opuszek naszego palca, jeżeli to jest po prostu koniecznie. Ja zawsze delikatnie sobie to spoleruję, aby wszystko było idealnie gładkie. Strzepuję nadmiar pyłku. Delikatnie matowię paznokieć. Odsuwam delikatnie, delikatnie, naprawdę delikatnie skórki pusherem. I przechodzę do nałożenia koloru. Tutaj oczywiście zrobię manikur kombinowany, czyli pod same skórki. I moim sposobem jest to, aby na samym początku delikatnie nałożyć lakier, nie pod same skórki, tylko rozprowadzić go po całej płytce i dopiero później podjeżdżać pod skórki pędzelkiem. Następnie przy samych skórkach biorę sobie precyzyjny pędzelek i po prostu wpycham lakier pod same skórki. Nakładam oczywiście drugą warstwę koloru. I przechodzę do nałożenia topu. Oczywiście oliwka na skórki, aby porządnie je nawilżyć. I tak prezentuje się skończony pazurek. Mam nadzieję, że mój film był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to koniecznie klikajcie kciuki do góry. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaczki, pa pa!